Natalia, ostatnio mam wrażenie, bardzo rzadko widujecie na eventach, więc jak już się pojawiasz, to nie dość, że ustawiają się ogromne kolejki, no to jeszcze jest takie poruszenie. Rozumiem, że przyleciałaś do Polski na święta, no i oczywiście też na premierę odświeżonej wersji Akademii pana Kleksa. Można powiedzieć, że... Dzień dobry. Można powiedzieć, że przyleciałam głównie na tę premierę, bo gdyby nie ta premiera, mieliśmy zupełnie inne plany. Natomiast jak już jesteśmy w Polsce, to oczywiście też bardzo z tego powodu się cieszymy, że spotkamy się z rodziną i spędzimy rodzinne super święta. To jakie macie plany na ten wyjątkowy czas? No niestety musimy je znowu podzielić, czyli pierwszą część świąt spędzimy z moimi rodzicami i dzień przed świętami i później kolejną część świąt jedziemy do Mariusza rodziców. Jakie ty masz obowiązki, jeśli chodzi o przygotowanie tych wyjątkowych świąt, no i wiesz, potraw, dekoracji domu i tak dalej?